Cześć, jestem Andrzej Czaplewski z zespołu Atan. Zapraszam do obejrzenia wywiadu ze mną w ramach programu Rozmówka z. Jak to w ogóle przyjazd do Polski? Spokojnie, wszystko planowo, bardzo późno. Także... A często bywacie? Jako zespół, jak to pierwszy raz? Nie, no zespół to tak, to świeży projekt, więc mamy kampanię akurat teraz w Warszawie, to jestem wokalistką z Claudią Moscoso, ale ona jest drugi raz w Polsce, bo nagrywaliśmy wokale na płytę w studiu mojego przyjaciela Kobyt Goszczy, a ja to bywam często. A Klaudia już ma jakieś wyrobione zdanie o Polsce? Podoba jej się? Bardzo się podoba. Podoba jej się bardzo, jedzenie jej smakuje, jest wegetarianką. A słyszałem właśnie, że w Warszawie jest bardzo duży wybór, jeżeli chodzi o jedzenie. W samym centrum praktycznie musieliśmy tam przy hotelu, to trzy knajpy, gdzie można wejść od razu, jakieś nawet vegan burger też. Jest. Ja też lubię wegańskie, wegetariańskie jedzenie, także dogadalibyśmy się, jeżeli skarży się. No, mam nadzieję, że tym razem. Próbuję wegańskie trochę, ale tak różnie, ale próbuję. Ja się w ogóle zastanawiam, czy ty się czujesz debiutantem, bo na scenie jesteś już x lat. W tym projekcie to jest wasz debiutancki album, no i jakby masz spore doświadczenie i to zawsze się mówi, że jeżeli jest projekt, jeżeli wydaje się pierwszy album, to jest ten debiutancki. Tak, album jest debiutancki, natomiast muzycy to nie są debiutanci, bo może przedstawię zespół na początku. Na perkusji gra wokalistka, jak wspomniałem, Claudia Moscoso, która jest współzałożycielką ze mną zespołu Atan. Na perkusji gra Jarek Sadowski. To jest też perkusista, który kończył uniwersytet w Londynie muzyczny. W Polsce kończył szkołę pierwszego, drugiego stopnia w gatunku jazz, klasyka, a tam jakiś performance rock. I na basie gra Marcin Palider. My są muzykami sesyjnymi, także poza Atan to grałem z różnymi ludźmi, nagrywałem różne płyty, także jakby nie są debiutantami, także wykonuję po prostu taki zawód. No i ty? No i ja jestem tak, kompozytorem jestem, gitarzystą. A ile lat już jesteś w muzyce? Muzyka to była od zawsze. Od liceum. I zastanawiam się, jaką taką najcenniejszą lekcję z tego całego doświadczenia swojego wyniosłeś właśnie do projektu Atan? Lekcje? Znaczy się, kilka błędów, które się kiedyś wcześniej popełniało z innymi zespołami, to już wiem, żeby ich nie popełniać. Na przykład? Żeby nie wydawać płyty, jak się nie ma pieniędzy na promocję. Bo wielu muzyków się pcha do tego, żeby koniecznie wypchać i później. No teraz są trochę też inne czasy, bo jest możliwość, żeby dotrzeć do ludzi poprzez internet, ale mimo wszystko to jednak trzeba dosyć długo na to pracować, żeby jakiś trafik zbudować, jeżeli nie jest takim dziełem przypadku, tak naprawdę myślę. No i teraz też cuda nie wierzę. No teraz też algorytmy różne wchodzą i trzeba po prostu być na bieżąco ze wszystkimi trendami, żeby wiedzieć, kiedy wrzucić utwór, kiedy co publikować też w mediach społecznościowych. Tak, zgadza się. Z jednej strony plus, z drugiej strony jednak minus. Dużo czasu to zajmuje. No tak, no, naprawdę. Jest zjadacz. Mamy podzielone w ten sposób, że Klaudia się zajmuje Instagramem, ja Facebookiem, bo to są trochę inne filmiki, tam są trochę inne, troszkę inaczej wszystko się robi. Ale to jest na plus, bo trzeba was śledzić i na Instagramie, i na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim, co dodajecie. Tym bardziej, że tu są jakieś reelsy, to są jakieś story, to wszystko gdzieś tam się czasami przechodzi, czasami trzeba muzykę dodać. Tak. Czasochłonne, ale nie, no taka praca, nie? Czy w pracy. No i teraz właśnie, jak już wspomniałeś, jesteście na tour de Pologne, można powiedzieć, po Warszawie, jeżeli chodzi o promocję. Tak. W Wielkiej Brytanii już jakiś czas jesteś. Zastanawiam mnie, jakie wskazałbyś plusy i minusy, jeżeli chodzi o rynek muzyczny tu i tam? Plusy są takie, że jest łatwa dostępność. Nawet w Londynie akurat mieszkam, no to już w ogóle jest dostępność do klubów muzycznych, do różnych agencji muzycznych. Minus jest taki, Londynu akurat, z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, jest taki, bo jest bardzo dużo klubów, gdzie się gra muzykę na żywo. Kiedyś było 8 tysięcy, po COVID-zie zostało ponad 5. Plus duże hale koncertowe i tak naprawdę ciężko jest sprzedać nawet mały koncert, jak się z małym zespołem, bo w tym samym dniu grałem mega gwiazdy. Zawsze. No my graliśmy teraz ostatni koncert w 229 w takim klubie, w tym samym dniu, nie, to teraz nie pamiętam, o Ginger grał właśnie, mieliśmy bilet na Ginger, nawet mieliśmy, dobra, nie idziemy, nie? Wcześniej graliśmy koncert też w jakimś klubie, to pan Kupan grał na Wembley. Mhm. Także to tak wygląda, no to tu jeden klub, a klubów jest dużo i... Natomiast no co, no fajnie, że są te kluby i można grać. No tak. Często, gęsto to też jest, zależy od promotora, ale jak jest fajny promotor, to potrafi wypromować koncert, żeby on się sprzedał. A gorzej to jest, jak tak naprawdę klub promuje koncert, a nie promotor, bo tam trochę inaczej działa to branża. W Polsce chyba też podobnie, że agencje wynajmują jednak kluby i tak jest. Koncertowe. No, można wynająć też na własną rękę, parę razy wynajęliśmy kiedyś z innym zespołem za swoje pieniądze klub, zapraszaliśmy ludzi. Generalnie to... Znaczy, podobne są, no, moim zdaniem, bo tak samo wydaje mi się, że w Warszawie, jak masz w jednym dniu kilka koncertów i jeden koncert takiej super gwiazdy, no to wiadomo, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś przyjdzie na twój koncert. No tak, tylko to mam wrażenie, że w ogóle też trasy koncertowe po Anglii, Manchester, Newcastle, Edinburgh, Dublin i tak mam wrażenie, że Birmingham, tam jakby więcej ludzi chodzi na koncert, są bardziej głodni, wydaje mi się, muzyki. Ale myślę, że w Polsce jest podobnie. Nie? Warszawa jest specyficzna, a jak się gdzieś tam pojedzie w inną część Polski, to pewno w ogóle w jakiejś małej miejscowości, to myślę, że ludzie są bardziej głodni muzyki. Tak, tak. Jak jeszcze zobaczył, że ktoś występuje niedaleko albo w ich miejscowości, gdzie jest, nie wiem, wioska albo mniejsza miejscowość, no to idą chętniej. Tak, tak. A w Warszawie to też, w stolicach takich większych chyba jest za duży też czasami wybór, jeżeli kilka artystów ci się w jedną datę zleje. No progresja jest chyba największym, nie? Klubem takim koncertowym. Wydaje mi się, wiesz co, teraz robią koncerty w halach, na przykład mamy Expo 21, to tam dużo osób się mieści. No to w Goszczy akurat jest chyba. Na PGE też robią. No, no. W Goszczy jest uczniczka akurat duża. A Brexit jakoś zmienił muzykę? No mocno zmienił, szczególnie dla Anglików. Znaczy tak, to też między innymi takiego powodu, bo wydaliśmy płytę w Polsce, krakowska wytwórnia Alain's Music, właścicielem jest Rysiu Kramalski, pozdrawiam serdecznie. I no też szukaliśmy nieokrywam wytwórni w Europie, no bo w Anglii z racji tej, że teraz no właśnie po Brexicie, to w każdą jedną paczkę z jedną płytą trzeba wypełnić celny kwitek na poczcie. Także są to procedury, no nie wyobrażam sobie, nie wiem, pójść na poczcie i wysłać 100 płyt do Europy, pisać już 100 kwitków, więc... Jeszcze cło. Tak, tak. Tak samo z dystrybucją, no wysyłając, nie wiem, do Hiszpanii czy do Francji box płyt. No to jest wszystko przez ten urząd śmieszne, a tu jednak w Polsce jesteśmy w Unii. No śmieszne jest to, bo kilkanaście lat mieszkam w Londynie, że teraz ostatnio od znajomych muzyków, Anglików słyszę, że ja to zazdroszczę, mam tego polskiego paszportu. Są plusy. Tak, no z koncertami się bardzo też ukróciło dla małych zespołów, w których właśnie są Anglicy, bo raz, że muszą mieć wizę o pracę, żeby wjechać do Europy, nawet jeżeli są to darmowe koncerty, to i tak podchodzi pod jednak ten entertainment. Poza tym dużo takich plus zespołów, skoro na przykład jechały na jeden dzień na koncert, czyli tak rano wyjeżdżały z Londynu do Francji, do miejsca, żeby zagrać koncert, grały koncert w samochód i z powrotem. W tej chwili potrafią zespoły utknąć, tego co słyszałem, na granicy na 6-8 godzin, jak zaczną sprawdzać wszystkie instrumenty i sprzęt. Więc to jest nocleg w tamtą stronę i nocleg z powrotem. To już jest nieopłacalny biznes dla małych zespołów, które tam grały tak naprawdę za koszta. No to ja się cieszę na dobrą sprawę, że też uderzyliście w ten rynek jednak polski, bo to jednak rzeczywiście z tego co mówisz to są mega plusy. Ja wam życzę jak najlepiej, ale zastanawiam mnie, bo tak jak rozmawialiśmy, mamy ten XXI wiek, mamy internet, zastanawia mnie, jakbyś miał takim jakimś hasłem marketingowym zareklamować swój zespół i dotrzeć do osób, które chciałyby was posłuchać, jakbyś ich zachęcił do tego. Bo jednak trzeba, wiesz, jak marketingowo coraz bardziej podchodzić. Myślę, że w naszej muzyce każdy znajdzie coś dla siebie, bo nie jesteśmy zespołem, który można włożyć do jakiejś szufladki. Nawet ostatnio jeden z promotorów, Radar Festival, to jest taki dosyć duży festiwal w Anglii, progresywny, aż stwierdził, że jak słuchałem tej waszej płyty, mówię, to jest taki prog, gent, metal, rock, soul. Bo tak, słuchamy wszystkiego, od jazzu, od Pat Metheny, po Novertico, poprzez Meshuggah, aż po nawet Behemota. I to nas słychać w muzyce. Także mamy utwory, które nadają się nawet do rozgłośni soulowych, znaczy utwór, powiedzmy sobie jest jeden taki, ale są tak progresywne rockowe utwory, są utwory, które można podpiąć pod tak zwany dżent. No lubimy Meshuggah, lubimy Jim Fiezel, lubimy Shader. To wszystko jest na muzyce, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja się podpinam pod to, dlatego że jak posłuchałem pierwszy raz waszego albumu, no ja fanem jakichś takich ciężkich brzmień nie jestem, ale teksty i to wszystko tak się ma po prostu idealnie do siebie, że ten album płynie po prostu, jak się go słucha od pierwszego do ostatniego kawałka. Ja naprawdę powiem ci szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczony, że jako debiutanci macie tak dobry materiał zrobiony. Dzięki. No, przyłożyliśmy się mocno do materiału, bo znaczy raz, że powstał w czasie COVID-a. Klaudię znalazłem na portalu muzycznym w Londynie, jeszcze krótko przed COVID-em. Spotkaliśmy się i stwierdziliśmy, że okej, mamy podobne gusta, zaprezentowałem parę swoich kompozycji i stwierdziliśmy, że dobra, zróbmy parę utworów. W międzyczasie wybuchła pandemia i zrobił się cały album. Każdy siedział w domu. Jarek ma swoje studio nagrań w Londynie, gdzie nagrywa perkusje sesyjne. Marcin ma ponad 1000 utworów nagranych sesyjnie jako basista, także też ma swoje, ja mam swoje studio nagrań też w domu. Klaudia też nagrywał u siebie wokale, więc jesteśmy w stanie zrobić to na etapie pre-production. Czyli tak to wyglądało, że utwory powstały u mnie w domu, zostały skomponowane, Klaudia dostaje utwór instrumentalny, do tego robi wokale, czasami ja mam jakiś pomysł na linię melodyjną, czasami ona ma, czasami razem, czyli ktoś zainspiruje jeden drugiego. Do tego pisze teksty i to trafiało do Jarka. Perkusista, on przeważnie nagrywał 3-4 różne wersje perkusji do tego samego utworu do wyboru i to na końcu trafiało już do basisty. I na końcu, jak już nagrałem instrumenty, no to pojechaliśmy do studia do Polski i nagrać wokale, jednak w profesjonalnym studio, bo to w domu to niekoniecznie wokale, nie? Ale właśnie chyba pierwszy raz nagraliście na jakiejś razem graliście na jakiejś próbie, nie? Tak, bo myśmy nie zagrali tego materiału w ogóle wcześniej. To też jest zabawna historia, nie? No, nie było jak, no bo ale że to są sesyjni muzycy, no to jakby nie trzeba im tłumaczyć, co mają robić. Jak czułem muzykę, to jakby dobry muzyk już jakby słyszy, nie? Co ma być w muzyce, jak usłyszy utwór, co powinno być tam zagrane. Poza tym mówię, tak jak Jerry zawsze, Jarek nagrywał 3-4 wersje do utworu, ale praktycznie próbę zrobiliśmy krótko przed wydaniem płyty. Pierwszą, sobie spojrzeliśmy, no fajnie, nie? No. Fajnie to brzmi. Klaudia, wydaje mi się też, że, znaczy też takie opinie do nas dochodzą, że jest na tyle unikatowa nasza muzyka dżunkalna. Poprzez to, że Klaudia ma bardzo dobre przygotowanie wokalne, ona występowała w Boliwii na deskach musicali zawodowo, przed przyjazdem do Londynu. Też tam miała różne epizody w telewizji boliwijskiej, ale też występowała w zespołach rockowych, była między innymi w coverbandzie Alain's Music, też słuchała od 7-8-latka limbijskiej, nosząc bojówki, także wychowana jest też na roku. I ten jej wokal, ona śpiewa te utwory tak jak z reguły nie zaśpiewałby standardowy wokalista do takiego utworu. Zastanawiam, teraz możemy powiedzieć, bo Klaudii to nie ma. Tak. Ja się zastanawiam, bo ona tam zarówno ma perfekcyjne doły, jak i góry. No, i zastanawiam się, jak dużo tam było poprawek w jej wokalu? Niedużo. Praktycznie to tam nie było poprawek, bo ona nagrywa też po kilka podejść, czasami nawet i po 10. Z jakimś innym vibrato, albo na przykład z prosto postawionym głosem, nie? Albo z jakimś większym wdechem, albo z innym rodzajem emocji. Także dół ma świetny, dosyć naturalny głos, taki w dole. Górę też fajną ma, chociaż czasami mówi się, czuje niekomfortowo w niektórych utworach, natomiast ja gram na 7 8-stronowych gitarach, także takim podstawowym strojem jest low B, czyli nasze polskie H w siódemce, albo F sharp, Fis. A to też jest ewenement, że 7 strun, nie? Nie każdy chyba może. Tak, ale dzisiaj już to dużo, nie? Tak mi się wydaje, że 7 też takim jest, zaczyna powoli się robić standardem, przynajmniej tak w progu. No to teraz dawaj już samkę 9. Mam 9. Już z tym kupiłem, już pierwszy utwór powstaje. Jaka jest różnica? Spora? Bo, no 9 to już tak trochę, no to już jest jeszcze niżej, nie? To już tak trochę zaczyna zahaczać o bas. Ale fajnie brzmi, tylko trzeba mądrze riffy pisać, nie gęsto. Ale to jest bardzo ciekawe, bo ja próbowałam na ukulele się nauczyć i nie wiem, czy nie mam po prostu palców takich pod struny i dla mnie, to mi są 4 struny? No, 4? Ukulele, no. To już było za dużo. No. A ty mówisz, że już 9 próbujesz, no to szapoba po prostu. No, a czemu nie? Zastanawiam się, tak wracam troszeczkę do tego albumu. Czego twoim zdaniem jest uosobieniem dla ciebie ten Ugly Monster? Może trochę od strony lirycznej, chociaż wolę, jak Klaudia opowiada o swoich tekstach, ale i Ugly Monster, no to ogólnie tyczy się człowieka, czyli tej brzydkiej jakby dark side, brzydkiej ciemnej strony, której się wstydzimy, albo uciekamy od niej, musimy się przyznać, zamiast zaakceptować i żyć z tym, bo jesteśmy ludźmi i nie mamy ciemnej i jasnej strony i to jest normalne, jest częścią naszego człowieczeństwa tak naprawdę. I gdybyśmy chcieli to wyeliminować, to byłoby to tak naprawdę wbrew naturze. Tak zostaliśmy stworzeni przez Matkę Ziemię. I tak ogólnie mówiąc. Nie? Natomiast w jej tekstach jest bardzo dużo metafor. Także dosłowne tłumaczenie utworów to czasami może dziwnie wyjść. Tak, właśnie te wszystkie metafory, które ona tam używa, ja próbowałem jakoś tak na polski, ale dziwnie wychodzą hasła. I naprawdę za teksty i za te metafory, które są bardzo głębokie, no to naprawdę wielkie brawa dla niej. No, dziękuję w jej imieniu. Znaczy to jest dla niej bardzo, bardzo ważna działka. To jest dla niej na równi z muzyką praktycznie. Bez racji tej, że to jest muzykali, jakby się wywodzi. Lubi poezję. Dużo pisze tekstów, ma dużo napisanych, różnych takich właśnie poematów. Czasami próbuję to dopasować, chociaż na płyty chyba wszystkie zostały napisane, nie miałem nic wcześniej. W zależności od utworu, czasami ja utwór zainspiruję, czasami jakaś sytuacja, no tak utwór Origami dał na przykład. To był zainspirowany spotkaniem z St. Vincent, taka ulubiona artystka, jedna z ulubionych. No i ona była na tym spotkaniu właśnie, na którym St. Vincent podawała wino. Tak, w ten sposób, nie? Taki tam. I tak, mówisz, pierwszy tak jak wyszła, spojrzałem i mówi tak, taka trochę wyglądała jak taka doll, nie? Taka lalka, sztuczna to wszystko, artificial. I Origami jakoś tego, także ogólnie znaczy pozytywnie generalnie, to jest tekst jakby pozytywny, tylko jako pierwsze odebranie, nie? Osoby, jak może się ktoś, być może tak się czuła, może nie. Natomiast taką Klaudię odebrała. Faces, utwór też tak po części, no tak jak sam tytuł Faces, to mamy różne twarze. Znaczy też osoba, żeby jednak być sobą. Ty bardzo dużo tutaj mówisz o tym, co Klaudia miała na myśli, tworząc teksty do utworów, a ja mam dla ciebie takie wyzwanie, dlatego że wypisałem sobie 3 moje ulubione kawałki. Możesz zamknąć oczy i po prostu powiedzieć, czym dla ciebie są te utwory. Jesteś gotowy? Okej. No to mamy Clenching Teeth. I'm clenching my teeth out of fear. I fear that this ocean's real. I'm clenching my teeth as I kneel. I'm wrecked but my fear isn't real. I'm clenching my teeth out of fear. I fear that this ocean's real. I'm clenching my teeth as I kneel. Bardzo rytmiczny, groowowy utwór, który otwiera płytę i myślę, że to jest bardzo funky utwór. Bo tak bym to nazwał. Gdyby to nie był utwór tak, że grałem ciężko na gitarze, też akurat synowy, to jest dosyć funky. Abducted. Abducted, no to jest taki metalowy, ciężki riff. I dziwne, że ja to mówię, prawda? Że powiedziałem, że nie lubię za bardzo metalowego brzmienia. Ale wiele osób to lubi. Moja akurat partnerka nie słucha metalu, jazz słucha, tak samo w pierwszej trójce jest Abducted. Bardzo niesie riff. Jest dosyć taki monotonny i może poprzez tą swoją monotonność to jakby wciąga w taki trans. Melodyjny, solo fajne jest. Chyba dosyć, takie w sumie jedno takie trudniejsze solo z płyty. Bo staram się nie za dużo dźwięków grać, żeby nie zanudzić. Może wolę zagrać jedno solo trafione niż 5 takich wymuszonych. Resistance, leave me alone. Scream and go. 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 Origami Doll. To jest kwintesencja Atan. W takiej małej pigułce, bo to jest utwór, który ma tam niecałe 3 minuty. I też jest na gitarze 8-tonowej, są tam podziały, tam gdzie rytmiczne, nieparzyste, 9/8, 3/4, 4/4. Od strony perkusyjnej, świetny, Jarek zagrał rewelacyjny groove do tego, w ogóle zupełnie inny, ja miałem oryginalnie, on kompletnie zagrał inny groove. To jest taki trochę w stylu, tak jak Tomas Haake gra z Meshuggah. Czyli jakby on stara się nie łamać tego riffu trudnego razem z instrumentami, tylko jakby gra w 4/4, jakby werber uderza jakby parzyście, żeby słuchacz tak naprawdę miał ten taki efekt płynności, a nie załamania, nie? Tego time'u. No jest solo, tam jakieś króciutkie, Klaudia fajnie śpiewa, są harmonie, które Klaudia uwielbia. Tam na początku tworzy jest 8 harmonii, po 4 w każdym kanale, z tego co pamiętam, dużo. Akurat tam z backing track jest, ten wstęp jest puszczalny na koncertach, ciężko zaśpiewać. I bas rewelacyjny, solo na gitarze basowej, świetny Marcin zagrał, melodyjny bardzo. I rośnie, nie? Utwór, także jest od początku, ma ten taki punkt kulminacyjny, później trochę spada i końcówka. My gramy ten utwór jako ostatni na koncercie. Właśnie miałem to mówić, że przeczytałem ostatnio w wywiadzie, że jako ostatni chyba jest, żeby niedosyt był. Tak, także jest rewelacyjny odbiór. No ja się nie dziwię, bo też chyba na streamingach ma najwięcej wyświetleń z tego co widziałem. A tak. A tak mamy już pół roku temu miała premiera tego albumu. Jakbyś tak na chłodno już podszedł do tych wszystkich brzmień, to co byś powiedział o tym albumie? Jest takie coś, że już byś coś poprawił, czy skupiasz się na tym, że już kończycie drugą płytę? Już mamy 24 utwory na drugą płytę. No ale ja nic bym nie poprawiał w ogóle. Myślę, że to jest album idealny. Dokładnie taki, jaki chcieliśmy. Mało tego, w ogóle się nie znudził. W kółko słuchamy tego. No bo tak jak Ci mówiłem, jest taki płynny, że człowiek jest co wolniejsze tempa, są szybsze tempa i po prostu ale, to jest... No, ale często też muzycy są zmęczeni swoją muzyką. Nieraz tak bywa, nie? Z racji też już słuch przy produkcji itd. W ogóle nie mamy zmęczenia tym materiałem. Mało tego, no, przed koncertem mówię, no, mamy zawsze jedną próbę przed koncertem, każdy się przygotowuje w domu. I jak się spotykamy, to po prostu taka energia, taki power na próbę, że jest, no jak... Napędzacie się nawzajem. No, nawzajem, także... Świetnie się gra ta muzykę, także nie ma na pewno na chłodno to. No cały czas myślę, że zajaranie. No i bardzo dobrze, pół roku jednak często jak rozmawiam z artystami się pytam, jak tam wrażenia po iluś tam miesiącach, to każdy może bym coś tam już zmieniła, a tutaj widzę, że jest totalna podjarka, zwłaszcza, że też jesteście nadal w temacie, bo ruszyliście po tym turze teraz, a jak z koncertami, bo planujecie koncerty? No na razie tam trochę gramy w Anglii koncertów. Lokalnych, czyli londyńskich, a tutaj rozmawiamy z dwiema agencjami na temat koncertów i też z kilkoma zespołami, żeby wspólnie zagrać. Na razie oficjalnie jeszcze nic nie będę mówił. Dobrze. Jest niepotwierdzone, także... Trzeba śledzić Was na mediach społecznościowych i na Instagramie, i na Facebooku, i tu, i tu. Ale na pewno w tym roku zwitamy w Polsce. Ja się nie mogę doczekać. Jeszcze powiedz mi, był temat koncertów, to jeszcze przejdźmy do tematu kolejnego albumu, o którym też już mówisz, bo to jest też zachwycające, że już macie praktycznie 24 utwory, tak jak powiedziałeś, tak? Tak, no, takim na etapie przedprodukcyjnym właśnie są, czyli Klaudia jest w trakcie pisania jeszcze linii melodyjnych, pisania tekstów, poprawiania, no ale już jakby są na takim etapie skończone, znaczy mam w swoim Pro Toolsie 24 utwory, powiedzmy sobie, aranżacyjnie skończone. Ale jeszcze zanim płytę na koniec roku, albo może na początek, chcielibyśmy w tym roku, jak się uda, to chcielibyśmy epkę wydać, maj-czerwiec. Mamy też, wypuściliśmy 2 tygodnie temu bodajże, instrumentalny utwór. Tak, 16-minutowy? Tak. Tak, chcielibyśmy to zamieścić na epce i mamy do tego już po miksach od Maxi Mortona 2 dodatkowe utwory instrumentalne, krótkie, po 3 minuty. I jeden utwór dołączyć do tego, też już jest zrobiony, nie jest jeszcze zmiksowany, z Klaudią na wokalu. 26 minut chcielibyśmy puścić epkę. Nie pewnie. Czemu nie? No, ale mamy dużo muzyki, to trzeba się dzielić. No właśnie, zastanawiam się, czy taki utwór też będziecie grać w jakiejś pełnej wersji bądź skróconej na koncertach, na przykład jako outro. Znaczy tak, akurat właśnie outro. Dobrze trafiłeś, bo te dwa pozostałe twoje instrumentalne, no to jest intro, właśnie, które będziemy grali na koncert, tak, a drugie jest outro, który będzie puszczany, jak będziemy schodzić. Także tak chyba będzie też na epce w tej kolejności. A instrumentalny, ten fajnie by było go zagrać. No, to wszystko zależy, znaczy tak, dobrze jest mieć takie utwory, jak się gra trasę i na przykład wokalistka czy wokalista jest w lekkiej niedyspozycji, z jakiegokolwiek powodu, nie wiem, grypę złapie, nie? Zdarza się. To fajnie, bo to jest to grać, nie? 20 minut zawsze z głowy. Właśnie. A zastanawiam się, bo tak jeszcze padło mi do głowy odnośnie tych koncertów, czy planujecie jakichś gości, bo na albumie mamy jednego gościa i to nie byle jakiego. Tak, mamy na albumie Derek Sherinian, były klawiszowiec Jim Fiezel, obecnie z Sons of Apollo i co tam jeszcze, no dużo projektów, muzyk sesyjny zresztą też. I tak, Derek, ten utwór Absentee, co ciekawe, to nie miał się zmieścić, ukazać na płycie, bo my już mieliśmy płytę zmiksowaną, kilka utworów zostało w szufladzie, które się na płytę z jakiegokolwiek powodu stwierdziliśmy, że dobra, nie dajemy tego. I Absentee był fajnym utworem, zresztą tak czegoś brakowało w tym utworze, no, brakowało klawiszy. I napisałem do Derka właśnie, że czy byłby zainteresowany, żeby nagrać do tego utworu instrumenty klawiszowe, poprosił o utwór. Po 3 godzinach odesłał mi zaimprowizowane solo, które zostało w oryginale. No tam nie ma w ogóle zawodowiec, nie? I spytał się, tak nam pasuje, dobra, okej, wszystko pasuje, to nagrywam, nie? Na drugi dzień dostałem maila, jak już w nocy, mówi, jak się rano obudzisz, to już będziesz miał cały utwór. 11 śladów przysłał instrumentów klawiszowych, 5 instrumentów użył, tam Hammond, C-free, Corktryton, Mellotron, Teramin, coś tam jeszcze. Rewelacja, żadnych w ogóle, zapytał się, czy wszystko pasuje, czy może coś tam, ale nie ma co mistrza poprawiać. No tak. I będzie gościnnie na waszych koncertach, planujecie go zaprosić, czy... Umawiane jesteśmy, że jak będzie grał w Londynie, to spróbujemy też coś w tym czasie zagrać i go zaprosić, byłoby fajnie. Bo trochę teraz mamy tak, że ten utwór, no, jak nie mamy możliwości wizualizacji na ścianie, to nie gramy na koncertach, bo troszkę dziwnie to będzie wyglądało, jak cały backing track pójdzie w solówki, wiesz, a my tam sobie będziemy na gitarkach pukać. Ale też fantastyczne jest to, że jak się słucha albumu longiem, to pomimo tego, że 5 was jest w tym utworze, to i tak jakby ma się wrażenie, że nadal się słucha tego samego zespołu. Nie jest to jakiś tak inny utwór z innej galaktyki. Nie, no bo powstał w tym samym okresie, skomponowana została ta płyta, czyli w trakcie COVID-u, ale mówię, jakoś czegoś też brakowało, natomiast Jarek użył trochę większego instrumentarium tego utworu. Na płycie to chyba użył 3 kociołków, a tutaj ma chyba jeden dołożył, jakieś inne chyba blachy. I tak byliśmy trochę, dlaczego jest jako bonus track? Bo nie byliśmy pewni, czy Max będzie w stanie to tak zmiksować, żeby nie odbiegało to od płyty. Więc jakby, okej, jest bonus track, ale w sumie to nie odbiega w ogóle, zmiksowało to praktycznie idealnie. Tak, też zgadzam się z tym. Ja mam nadzieję, że doczekam się koncertu w Warszawie, na który serdecznie zapraszam. Żeby się czekać. I płyta pod koniec roku, bądź w następnym roku będzie kolejna. Jak najbardziej, no. I ja się do albumu wypłytowego. Tak, i uwielbiam po prostu wasz zespół, co mówię, to jak, który nie słucha metalu, takich ciężkich brzmień. To mnie płyta naprawdę zafascynowała. Miałem bardzo to słyszeć, no fajnie. Dzięki za spotkanie, pozdrawiam. Do zobaczyska.